Daniel, trzeba przyznać, że w tym meczu nie szło wam przez bardzo długi okres, ale liczą się 3 punkty, no i to chyba najważniejsze. No dokładnie, mecz nie układał się tak po naszej myśli. No nie graliśmy na pewno tak, jak sobie zakładaliśmy, żebyśmy grali, ale tak jak mówimy, no najważniejsze są 3 punkty, takie mecze też trzeba wygrywać. Najważniejsze też jest to, że zagraliśmy na 0 z tyłu, bo tego też nam w tym sezonie brakowało. No i brakowało właśnie chyba zwycięstw w meczach, w których wam nie idzie, prawda? No dokładnie, no najważniejsze w tej lidze wydaje mi się, żeby zachować te 0 z tyłu, a z przodu zawsze nadarzą się sytuacje do tego, żeby wyjść na prowadzenie i zdobyć 3 punkty. I ten mecz taki był. Graliśmy na 0 z tyłu, zdarzyła się sytuacja, nie wiem, to w 86 minucie piłka spadła, strzeliliśmy gola i mamy 3 punkty. Długo utrzymywaliście się przy piłce, ale no niewiele z tego wynikało długimi fragmentami. To fakt, może w tym meczu nie stworzyliśmy sobie tyle sytuacji, co stworzyliśmy sobie w poprzednich meczach, no ale 1-0 i tyle, 3 punkty. No dla ciebie też ważne, że utrzymujesz strzelecką formę. No, utrzymuję to może za mocne słowo, ale bardzo się cieszę, że w końcu zaczęły mi wpadać bramki, ale bardziej cieszę, że to są bramki, które są zwycięskie i dają nam 3 punkty.